przyjaźń Jezusa z Martą, Marią i Łazarzem i wskrzeszenie Łazarza jest tematem piątej niedzieli Wielkiego Postu. Jest mowa o przyjaźni, to wyjątkowa przyjaźń. To też zaproszenie jednocześnie dla nas do relacji przyjacielskich, czy w rodzinie, czy poza rodziną, ale przede wszystkim do relacji przyjacielskiej z Jezusem. To jest możliwe, przyjaźń z Nim jest możliwa, jest piękna. Jezus wskrzesza Łazarza. To wskrzeszenie jest zapowiedzią zmartwychwstania. I odnajdujemy te same elementy. Odsunięty kamień od grobu, 3 dni jest w grobie, wychodzi, jest przewiązany chustami, jak Jezus, jak Jego ciało było obwiązane chustami w grobie. Czytając, słuchając ten tekst, myślimy już o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale zauważmy, popatrzmy na wiarę Marty i na wiarę Marii. Dialog jest bardzo piękny między Martą a Jezusem. Gdybyś tu był, Panie, mój brat by nie umarł. Ale wiesz i ona wierzy. Zobaczmy, że Chrystus zapłakał w tym momencie. Wzruszył się głęboko i zapłakał po śmierci swojego przyjaciela. Nasz brat tylko zasnął, nie zmarł, mówi Jezus. Zapłakał. A więc to może być piękne zadanie dla nas w tym dniu, żeby pomyśleć o tym, że Bóg ma uczucia, że Bóg się wzrusza, że Bóg płacze, że Bóg zna moją biedę, moje cierpienie, że Bóg zna, co to jest żałoba, co to jest śmierć po kimś bardzo bliskim, po przyjacielu. Bóg jest ze mną w żałobie, jest bardzo blisko mnie. Zadaniem na ten dzień, wielkopostnym zadaniem, może być troska o przyjaciół. Odwiedzić kogoś, kto jest w żałobie, być po prostu przy nim, zapłakać z tą osobą. W ten sposób Bóg jest blisko nas, przez nas jest blisko nas, blisko naszych przyjaciół.